Cześć, to ja, Hania. Jest wcześnie rano, no i muszę mówić trochę ciszej, bo Amelka jeszcze śpi. A ponieważ ona ma dzisiaj urodziny, chciałam jej zrobić niespodziankę. I rano, właśnie teraz przygotuję jej tort. Znalazłam taki pomysł, składniki, no i zaczynam. Już dodałam czekolady. Takiej do rozpuszczania, mlecznej. Teraz trzeba dodać masę. Sorry za dźwięk, ale musi być trochę cichsze, bo nagrywam szybko z telefonu, bo gdybym zaczęła się rozkładać z kamerami, to wszystko by było zdecydowanie dłużej. I Amelka by już mogła się obudzić. Kiedy to się miksuje, to robimy tak. Bierzemy garnek, duży, większy od tego, żeby dało się posadzić tu. Idealnie. I robimy tak, że nalewamy. Gotowy. Jest on bardzo potrzebny do ciasta, no, żeby można było go wymieszać z tym. Tutaj się rozpuszcza czekolada i masło. Później dolejemy go właśnie do kontry kawy. Mieszamy czekoladę. Aż się rozpuszcza, wszystko wyląduje. No i muszę trochę zmniejszyć ogień. No, już się rozpuściło ładnie. Ale pięknie pachnie. Szkoda, że nie czujecie. I trzy. Przygotowujemy farelkę. Bierzemy masło i rozcieramy w środku. Można też do środka wsadzić papier, taki specjalny, ale ja akurat wolę masło. Tak będzie ładnie. Teraz Oreo. Poczekać tylko 20 minut. Mam nadzieję, że Amelce się spodoba. Czas pieczenia się skończył. Już mi budzik zadzwonił. Mam nadzieję, że ciasto jest dobre i że robię pierwszy raz to ciasto, więc
Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Zobaczymy, jakie smakuje, jak ostygnie. Sorry. Dobra, odpoczyjcie. Start! Tak. Z Oreo i mleczną czekoladą. Myślę, że jest pyszny. Kroić ci kawałek? Mhm. Naprawdę, włożyłaś Oreo do nieupieczonego tortu. Chrupiąc. Dobrze, że chociaż jest. Wszystko smakuje jak jakiś, nie wiem, jak ciasto. Dobra? Ups. Dobra? Tak się denerwowałam, już nie wyjdzie. Melka, mam nadzieję, że mi nie wybaczysz, że nie zdjęłam świeczki. Też mogę spróbować? Nie. Dobra jest. No, teraz sklep. Jak tam klimat, Melka? Dobrze. Co tak bujasz? Weź, gdzie się wybierasz? Nie, no dobrze było. Na urodziny. Na urodziny się wybieram. No. Jak atmosfera? Dobrze. Bujamy. I co będzie, sala disco? Mhm. Mówisz disco i masz wszystko. Dziewczyny, powiedzcie, co wy wyprawiacie? Amelka ma urodziny, siadaj na tronie. Czekamy na gości. Jest tron, jest dziewiątka. Wow. Jak na stronie? Sala disco, zobaczcie, światła tutaj, są na stronie, są sanie. Jest kula. O, nie widzę, tylko jest światło. Te wariują. Ile tych towarzyczyków? Na dwie strony. A jeden, pięć. Bardzo jesteś poważna, wiesz? Czy ty się troszeczkę zestarzałaś już teraz w ciągu rodziny? Masz szaloną duszę? Mhm. No to dobrze. Dlaczego nie jeszcze raz. 100 lat, 100 lat. Nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. A kto? Amerika. No whatever part of death, I'm just like that fish. And when I say hold yourself, for all of you, get ready to stop.
wróciłam z urodzin. Jak widzicie, mam już dwa warkoczyki. I dostałam przepiękne prezenty. Może trochę mniej niż Hania, bo mniej osób zaprosiłam. Ale i tak są fajne. Mam teraz 9 lat. Czekaj, może to jest szóstka. Nie wiem. Dobra, 9. Pierwszy prezent. O, tu mam taką podusię. To jest, tak w ogóle, żółta poduszka z nogami. No i z kształtem. O, tak fajnie wygląda. I mamy takie kawałki materiału. Jeszcze mamy. Mamy czy nie mamy? Mamy. Taki dziurkacz? Nie wiem. I to polega na tym. Trzeba kawałek tego materiału, znajmy, zrobić tak. Przytrzymać przy miejscu, którym chcesz wbić i wbić. I robi nam się. Tylko ja akurat źle zrobiłam, bo powinnam bardziej na środku. O. I wbić. I mamy. Jeszcze. O, mamy jakąś fajną torebeczkę taką. Suwaczek. Dobra. A w niej mamy, muszę to wyjąć. To są jakieś modelki. O matko. I szminka. Szminka jako oczywiście długopis, jak mam życie. Widziałam. Zobaczcie długopis. I notesik. Jest jeszcze lusterko, ale jest w takim pakowaniu, żeby się nie stłukło. Tu trzeba zdjąć z naklejka. Jeszcze mamy modelki. O, gdzie? Słodkie. Kolejny prezent. Mamy ołówek z jakąś gigantyczną gumką i oczywiście ołówkiem. Wow, mocny. Ostry znaczy się. Jeszcze mamy watę cukrową. I ładny notesik kolorowy. I dobra. Jeszcze tu mamy coś, widzę jakiś świecący. To to chyba portfel. Tak, portfel. Ładny. Kolejny prezent. Tutaj mamy od Poli dla Merkelki. Tu mam. Moja koleżanka Pola mi zrobiła bransoletkę. Ładna. Myślałam, że to same modelki. Fajne założę sobie. Nie, dobra, potem sobie złożę. Ale nie powiem, nie. Jest ładna. I jeszcze mamy modelki. Ale niezwykłe modelki. To są modelki z różnymi cieniami do oczu. I szminkami. Można na nich wytestować.
Dobra, tu mamy jakieś różne ładne bransoletki, można sobie... Wszystko mi się bardzo podobało, ale najbardziej mi się podobała ta bransoletka. O. I szczerze mówię, to pa i do zobaczenia na moich następnych urodzinach.